Witajcie, kochani, po dłuższej przerwie. Dziś temat trudnych relacji, ponieważ okazuje się, że każdy z nas ma choć jedną trudną relację, jeżeli nie z partnerem, to z kolegą lub przełożonym w pracy, jeżeli nie w pracy, to z kolei z rodzicem, z rodzeństwem, z dalszym krewnym czy przyjacielem. I niestety, ale trudne relacje wywołują w nas duży dyskomfort, ponieważ tak naprawdę od właśnie tych naszych relacji w życiu zależy w dużej mierze nasz dobrostan i poziom szczęścia. Tak więc jeżeli w naszym życiu brakuje tych dobrych relacji, to czujemy się często nieszczęśliwi i puści w środku. I odwrotnie, kiedy mamy takie naprawdę satysfakcjonujące, bliskie relacje z ludźmi, to wzrasta nasza chęć do życia, nasz poziom szczęścia. I z tego powodu właśnie, abyście mogli mieć jak najlepsze relacje, bo tego Wam bardzo życzę, opowiem, co zrobić, aby czerpać więcej satysfakcji z wzajemnych relacji, w jaki sposób je naprawiać, a także kiedy warto je zakończyć. I zachęcam Was, żebyście zostali ze mną do końca, bo mam dzisiaj dla Was niespodziankę, nowy konkurs. Nazywam się Ewelina Wrzosowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal Family System. Wspomagam żyć w zgodzie ze sobą, a także z innymi ludźmi. Tutaj bardzo chciałam Was przeprosić za dłuższą przerwę. W międzyczasie, oprócz tego, że mam dzieci na zdalnym nauczaniu, które wymagają dużo więcej czasu i uwagi, też mój mąż był w szpitalu w międzyczasie, tak więc dość był to trudny, wymagający okres. Mam nadzieję, że teraz będzie już większy spokój i będę mogła znów dla Was regularnie nagrywać, bo bardzo mi na tym zależy. Przejdźmy zatem do naszych relacji. Odpowiedzmy sobie wpierw na pytanie, dlaczego właśnie te nasze relacje są tak bardzo skomplikowane. Wielokrotnie w moich nagraniach podkreślałam to, że każdy z nas ma wiele ran emocjonalnych z przeszłości i te wszystkie nasze rany emocjonalne, one powstały w relacjach i one znów są wyzwalane w relacjach. A więc innymi słowy, każdy z nas ma swój własny obszar wrażliwości, który jest najbardziej narażony na odsłonięcie ważnych dla nas związkach, to z kolei boli. I tak na przykład, gdy mamy ranę krytyki, to każda nawet uwaga, informacja zwrotna może nas dogłębnie dotknąć, zranić. Albo gdy mamy na przykład ranę odrzucenia, to na przykład w relacjach z bliskimi, w ogóle z ludźmi możemy właśnie utrzymać dystans, aby nikt nie mógł nas odrzucić. Wtedy to nawet jeżeli się jakaś relacja zakończy, nas nie boli bardzo, prawda, niż jak my się otworzymy w pełni na tę relację. Albo przeciwnie, możemy inną strategię objąć, a mianowicie możemy tak lgnąć do ludzi, dopasowywać się do nich, rezygnować z siebie, byleby tylko nie dopuścić do tego, aby ktoś nas odrzucił. Tak więc jak widzicie, wokół naszych ran powstało wiele różnych strategii radzenia sobie, które mają na celu niedopuszczenie do tego, aby znów doświadczyć bólu. I jeżeli uświadomimy sobie, że każdy z nas ma takie różne rany, strategie, to stanie się dla nas oczywiste, dlaczego nasze relacje ludzkie są tak bardzo złożone. Zastanówmy się teraz jeszcze chwilkę, zanim przejdę do strategii, takich wskazówek, które mogą Wam odbudować Wasze relacje, poprawiać. Zastanówmy się nad tym, co w ogóle nas blokuje przed tym, aby właśnie odbudować naszarpniętą więź, czy w jakiś w ogóle naprawiać nasze nieporozumienia, wyjaśnić konflikty, które się oczywiście zdarzają w każdej relacji. I myślę sobie, że możemy tą przeszkodę, ja zaraz je wymienię dokładniej, ale myślę sobie, że to wszystko za chwilę, o czym powiem, możemy w jednym słowo zmieścić, a mianowicie taka nasza duma. Nie mam na myśli takiej dumy, wiecie, jak jesteśmy dumni na przykład naszego dziecka, że jakieś osiągnięcie ma, ale takiej myślę sobie takiej dumie w sensie mechanizmu obronnego. Na pewno wiecie, co mam na myśli, ponieważ często pod tą dumą skrywamy niepokój, lęk, wstyd, złość i inne wrażliwe uczucia. I często to właśnie nasza duma nam mówi, że gdyby ta osoba chciała się z nami pojednać, to sama podjęła próbę kontaktu. Albo możemy myśleć, że ta osoba jest na pewno na mnie zła. Albo możemy też w swoim kierunku się obwiniać, czyli na przykład, że powinniśmy byli odnowić ten kontakt dawno temu, że teraz już jest na pewno za późno. Albo co nasza duma jeszcze lubi mu powiedzieć nam, że płaszczenie się przed kimś jest oznaką słabości. Albo jeśli nie zależy mu na kontakcie ze mną, mówi się trudno.
wcale nie jest dla mnie aż tak ważny. Czyli można też dewaluować wartość danej osoby czy danej relacji. Oczywiście to jest mechanizm obronny, to nie znaczy, że my czujemy wewnątrz spokój, bo często niestety tak nie jest, gniecie nas od środka, trawi nas coś, różne uczucia, ale to nasza duma właśnie nam tak mówi. Albo nasza duma potrafi też nam powiedzieć, że jeżeli wyciągniesz rękę, a ta osoba to odtrąci, to będziesz tego żałować, tylko się zdenerwujesz niepotrzebnie. Albo przecież powiedziała, czy powiedział, że nie chce Cię widzieć. Może ktoś złością powiedzieć. Albo nasza duma mówi, że to ta osoba powinna pierwsza wyciągnąć rękę, nie Ty. A więc jak widzicie, każda ma mnóstwo wymówek i argumentów, które powodują to, że tkwimy w takim właśnie miejscu, w dystansie, w braku kontaktu. No więc co zrobić, żeby te jednak relacje dać im szansę? Ja myślę sobie, że to, co jest ważne w każdej relacji, to jest przestrzeń. Zaraz Wam powiem, w jaki sposób budować tę przestrzeń, bo myślę sobie, że każda relacja potrzebuje tlenu, dlatego mówię o tej przestrzeni. I z moich obserwacji, tak jak się właśnie przygotowałam do tego nagrania dzisiejszego, to właśnie którykolwiek punkt, to w sumie to chodzi o tą właśnie taką przestrzeń, taką emocjonalną, taką elastyczność, otwartość. I już Wam powiem konkretne kroki, które zrobią więcej przestrzeni. Pierwszy krok, który zaproponuję, to jest to, aby zaakceptować to, że druga osoba być może się nigdy nie zmieni, że być może nam razem jest nie po drodze, że być może druga osoba, czy nawet ja sama zdecyduję, że jednak będzie nam lepiej bez siebie, że chcemy żyć osobno. I być może to jest przerażające, szczególnie dla osób, które mają lękowy styl przyjaźni. To jest coś strasznego, co ja powiedziałam. Ale wbrew pozorom, często, kiedy mamy taką akceptację, i wówczas nie musimy lgnąć, wisieć na drugiej osobie, jakoś zadowalać je, czy przeciwnie, jakoś dystansować się nadmiernie. To wszystko się okazuje właśnie, że mamy tą przestrzeń i ta relacja kwitnie. I tu podam przykład mojej mamy. Moja mama jest osobą taką daleką od ideału, bym powiedziała, jako dla mnie, jako dziecka. I bardzo marzyłam przez wiele lat, już takim nastoletnim wieku, powiedzmy tam koło 20 roku życia, że moja mama się zmieniła. Pisała mi jakieś listy z różnymi moimi żalami z dzieciństwa. Prosiłam o kontakt częstszy, bo moja mama w moich oczach się mało mną interesowała. No ale to mi przynosiło efektu. Oczywiście efekt był odwrotny, mama się jeszcze bardziej zamykała. W pewnym momencie ja po prostu to zaakceptowałam w sobie, oczywiście to był pewien proces, nie było tak, wiecie, z dnia na dzień, że moja mama jest taką osobą, jaką jest, jest również poraniona, miała swoją przeszłość i że zaakceptowałam to, że ta relacja już nigdy nie będzie taka, jak ja bardzo bym chciała, żeby była i się otworzyłam na to, jak ona może być. I o dziwo, ta relacja z moją mamą dzisiaj, ona jest wciąż jest daleko od ideału, ale jest najlepsza niż kiedykolwiek była, ponieważ ja zaakceptowałam to, ten brak kontaktu, taki, jaki ja chciałam, żeby on był, chodzi o częstotliwość. I wówczas zyskałyśmy obie przestrzeń. Naprawdę obie potrafimy teraz spokojnie mówić o tym, co trudne, bez takich mechanizmów obronnych, wysłuchać się z szacunkiem. Naprawdę to zyskałyśmy dużo przestrzeni, ale tylko dlatego, że ja w środku zaakceptowałam to, że być może ta relacja nigdy nie będzie taka, jaką ja bym chciała, żeby była. I po prostu otworzyłam się też na inne relacje w moim życiu. I naprawdę to był punkt, uważam, przełomowy. Drugi punkt. Bardzo ważne zresztą i myślę, że to jest po prostu kluczowe, żebyśmy znaleźli w sobie otwartość i ciekawość na usłyszenie drugiej osoby, na jej perspektywę, ponieważ nikt z nas tak naprawdę nie ma monopolu naprawdę absolutną. Możemy postrzegać drugą osobę i nasze wspólne przeżycia na wiele sposobów. Każdy z nas ma swoje własne filtry, których nawet nie jesteśmy świadomi, ponieważ nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość obiektywna. Zawsze to nasze subiektywne postrzeganie świata, ludzi, wydarzeń. I w momencie, kiedy my na chwilę na bok odsuniemy te nasze interpretacje, te nasze krzywdy i otworzymy się na wysłuchanie wersji drugiej osoby, to nie znaczy, że mamy oczywiście swoją porzucać. Potem możemy jak najbardziej powiedzieć się, jak to z naszej strony wyglądało. Ale kiedy my mamy na tą otwartość ciekawość, kiedy my się ciekawimy tą osobę, czyli zamiast jej potępiać, oceniać, zastanowić się, a dlaczego w zasadzie ta osoba tak postąpiła w danym momencie, zainteresujemy się tym, zaciekawimy się. Okazuje się, słuchajcie, nasze relacje tak dużo tlenu, powietrza dostają, że wówczas może to być właśnie taki pierwszy moment, w którym ta relacja zacznie się w pewien sposób przekształcać. I to bardzo, bardzo jest potrzebne.
Kolejnym krokiem. Bardzo ważne jest, aby wyjść z inicjatywą szczerej rozmowy, co jest często przeciwieństwem tłumaczenia się. Ponieważ bardzo często, naprawdę wszyscy to robimy, nie ma się tutaj co obwiniać w ogóle, kiedy my próbujemy zbliżyć się do kogoś, czy to w jakimś nieporozumieniu, czy sprzeczce, czy w zerwaniu kontaktu, to często nam się wydaje, że konieczne jest, abyśmy się wytłumaczyli, a więc żeby druga osoba koniecznie zrozumiała, dlaczego tak postąpiliśmy, a nie inaczej, że my naprawdę mieliśmy dobre intencje, że działaliśmy w dobrej wierze i tak naprawdę to, co wyszło, to nie było z naszych złych intencji. I o ile jak najbardziej to ma sens, to o tyle to jest problematyczne, ponieważ gdy się tłumaczysz, to druga osoba może uznać to, że jesteś przekonany o swojej nieomylności, jak również to, że w okrężny sposób obarczasz ją winą. To znów nas na siebie nawzajem zamyka. Dlatego ważne jest to, aby po prostu zachęcić drugą osobę właśnie do wyrażenia tego właśnie, co ona czuje, ponieważ nas często od środka trafią naprawdę negatywne emocje i gdy zachęcimy tą osobę, wiecie, nie każdy z nas jest taki otwarty, ale jeżeli my taką przestrzeń stworzymy i zachęcimy tą drugą osobę, żeby wyraziła, co czuje, jeżeli poczuje naszą otwartą postawę, a nie to, że my, wiecie, będziemy za chwilę wykorzystamy to przeciwko niej, bo to jest bardzo powszechna obawa, która naprawdę bardzo często ją słyszę od ludzi, że ja tego nie zrobię, bo ona to wykorzysta przeciwko mnie. I kiedy my w drugą stronę nie wykorzystamy, ta osoba zobaczy, że się czuje bezpieczna, to będzie coraz bardziej otwarcie mówiła o tym, co ją właśnie trawi od środka. Dla nas również pojawi się większa na nas otwartość i wówczas może naprawdę nowa taka głębia powstać w relacji. Te relacje przestaną być takie, wiecie, powierzchowne, takie niesatysfakcjonujące, ponieważ będzie właśnie więcej takiej wzajemnej otwartości. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo czasami możemy usłyszeć coś, co z kolei jakoś na szczuły punkt, prawda, dotknie i możemy, nas to może odpalić. Dlatego bezpieczniej będzie, jeśli początkowo postaramy się nie koncentrować na swoich wzajemnych uczuciach, a bardziej właśnie wysłuchać drugą osobę, ale też z takim dystansem. Pamiętajmy, że ta osoba też nie ma monopolu naprawdę absolutnym. I to, co osoba mówi, to nie znaczy, że wszystko musimy, wiecie, połykać i przyjmować w 100%. To jest tylko i wyłącznie punkt widzenia drugiej osoby. Kolejnym bardzo ważnym punktem to jest zrozumienie swojej złości i urazy, bo to są często dwie ważne emocje, które właśnie blokują ten kontakt. Ale tak naprawdę gniew często pełni tylko rolę tarczy, a zaś za tą tarczą kryją się często uczucia, których po prostu boimy się obnażyć zwyczajnie. To są takie bardziej, wiecie, wrażliwe uczucia, jak poczucie bezradności, czy jakaś tęsknota, potrzeba miłości, bycia wziętym pod uwagę, czy żal, smutek, nawet lęk. I kiedy my okazujemy tą złość, to mamy takie poczucie, wiecie, siły. Nie czujemy tego bólu, ale w ten sposób tworzymy dystans w relacji, odsuwamy tą osobę od nas. Ona się nie może zbliżyć do nas, nie może też zareagować empatią, troską, za której tak naprawdę w głębi serca tęsknimy. I kiedy bardzo ważne, żeby każdy z nas znalazł taką odwagę w sobie, żeby właśnie zbliżyć się do siebie samego na tyle, byśmy poczuli się, za czym bardzo tęsknimy, żeby odkryć te wrażliwe uczucia, które się kryją za tą urazą, złością i właśnie w taki nieosądzający, nieobwiniający sposób wyrazić się drugiej osobie. I naprawdę większość osób reaguje naturalnie empatią i współczuciem na takie właśnie emocje, kiedy my też nie przerzucamy oczywiście odpowiedzialności za te uczucia na drugą stronę, bo jeżeli to zrobimy, to tam poczucie winy się pojawi, jakaś taka złość tej osobie, że taka niezgoda, żeby wziąć całą odpowiedzialność, no i wtedy to nas odsunie, prawda? Więc bardzo ważne, żeby to wyrażać w pierwszej osobie, co czujemy, bez takiego wzajemnego obwiniania się. Ponieważ to, co czujemy, to jest zależne również od tego zachowania drugiej osoby, ale też naszych wewnętrznych ran, bo jeżeli ktoś inny nie miałby takich ran jak my, to prawdopodobnie by poczuł się inaczej i zareagowałby inaczej. Także tu zawsze trzeba wziąć, wiecie, tą odpowiedzialność się nieco podzielić. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, aby zachęcić drugą osobę, by po prostu powiedziała, co czuje. A więc to już wcześniej mówiłam, a żeby po prostu te uczucia, które ta druga osoba trawi w środku, po prostu wyraziła je. I bo one spalają nas od środka, naprawdę one spalają nas od środka. I o ile nam, wiecie, bardzo łatwo jest wyrażać pozytywne emocje dzieci tym, co dobre w relacji, to bardzo trudno jest nam powiedzieć wszystkim, nam naprawdę to, co jest dla nas jakoś trudne, nieprzyjemne. Ale kiedy my damy ujście tym złym emocjom, kiedy ta druga osoba będzie miała okazję je wyrazić, to również nas chroni przed tak zwaną bierną agresją, a naprawdę jest bardzo, bardzo wiele w relacjach. Ona jest strasznie szkodliwa. To jest taka, słuchajcie, trucizna trawiąca od środka nasze relacje. Dlatego
Zawsze są różne uczucia negatywne w relacjach i to jest normalne i ważne jest, żeby to, te uczucia dostały pewne ujście. Kolejnym bardzo ważną rzeczą jest to, aby pozwolić być drugiej osobie inną niż my jesteśmy. I ile w tej pierwszej, wiecie, fazie poznawania się, to wspólne wartości, wspólne przeżycia, doświadczenia, przekonania, preferencje nas zbliżają do siebie i to jest bardzo ważne. To jest takie, na tym możemy budować nasze relacje. To prędzej czy później dojdą też różnice, ponieważ nie ma drugiej osoby, która miałaby identyczne geny, identyczne doświadczenia. I to jest normalne, że możemy inaczej odczuwać, odbierać pewne sytuacje. I jeżeli często jest tak, że my tak bardzo zależymy na relacjach, że zaczynamy ukrywać to, co nas różni, tak? Czyli tylko chcemy się trzymać kurczowo tego, co jest wspólne. Ale wówczas takie relacje, znów brakuje im tlenu, stają się potem takie beznamiętne, nudne. I często właśnie takie słyszę takie opowieści, że była tak super, tyle podobieństw, tyle wspaniałych rzeczy i nagle relacja się wypaliła po 2 miesiącach. A wydawało się, że po prostu dwie połówki, dwie po prostu bratnie dusze. No właśnie dlatego, że po prostu tak bardzo obu osobom zależało na tym, żeby być tacy sami praktycznie, że zabrakło tego autentycznego kontaktu. Ponieważ dobry kontakt wymaga odwagi, by czuć to, kim naprawdę jesteśmy i nie bać się tego pokazać. Jak również być w stanie postrzegać drugą osobę jako intrygującą i nieprzeniknioną istotę, zupełnie równą od nas samych. Powiedziałam wcześniej, że czasami też oczywiście są relacje, których nie ma sensu dalej ciągnąć, no bo umówmy się, nie każdą relację da się zatrzymać, nie każda jest dla nas dobra. Mimo wszystko, jako 7. punkt zalecam to, aby poznać powody, dla których chcesz zrezygnować z relacji. Masz do tego absolutne prawo. Ja zachęcam Cię tylko, żebyś przyjrzał się tak szczerze tym powodom, bo takie najczęstsze powody to są takie, że na przykład już nie potrafimy czerpać po prostu jakieś radości z naszych relacji, one zaczynają się takie nudne, jałowe się stają. Lub na przykład możemy nie czuć się swobodnie w towarzystwie drugiej osoby, albo na przykład czujemy się zbyt bardzo obciążeni problemami drugiej osoby, lub weszliśmy w jakąś taką rolę w danej relacji, w której po prostu już nie czujemy się dobrze, nie jest nam wygodnie. Możemy czuć się niewystarczająco ważni dla drugiej osoby. Lub nawet druga osoba rani nasze poczucie własnej wartości, a co gorsze, dopuszcza się wobec nas przemocy. Wiecie, te wszystkie powody, które wymieniam, są wszystkie ważne, ale są różne. Często ja namawiam wszystkich moich klientów i siebie, i sama sobie daję również do tego prawo, zanim zrezygnujemy z jakiejś racji, żeby dać jej jeszcze szansę i sprawdzian. Bo słuchajcie, jeżeli my podejmiemy tę decyzję, nie dając tej drugiej sobie szansy zareagowania inaczej, to my bierzemy całą odpowiedzialność za zakończenie relacji na siebie. Ja myślę sobie, że na dłuższą perspektywę czasu nam gdzieś zaczyna ciążyć, nawet podświadomie. W momencie, kiedy zrobimy taki sprawdzian, czyli na przykład powiem uczciwie, że na przykład, nie wiem, jakoś mam poczucie, że przez ostatnie spotkania jakoś tak dużo mówimy o tobie, o twoich problemach, jakoś tak ja się nie czuję, że jest dla mnie przestrzeń, to wówczas ta osoba może się zreflektować i na przykład przypomnieć, ojej, rzeczywiście tak było, przepraszam cię najmocniej, mam teraz trudny okres w życiu, ale okej, postaram się, żeby tak już to się już nie powtórzyło, to wówczas zobaczcie, pozytywnie sprawdziam, ta osoba przeszła. Jest szansa takiej racji. Ale jeżeli z kolei z drugiej strony przesadzasz, nie wiem, jakoś umniejszy, wykręci się, zwali na sobie, no to na akademię przyszedł ten sprawdzian, tak? Ale my wtedy mamy po prostu czyste sumienie, że my daliśmy szansę, byliśmy autentyczni, widocznie ta relacja nie jest w stanie tego udźwignąć, tej naszej autentyczności. No wtedy mówi się trudno. I też właśnie miałam taką ostatnią sytuację, że odzywała się do mnie koleżanka po kilku latach, gdzie nasza ta, tak śmierć naturalnie bym powiedziała, ta relacja umarła, nasza. I okazało się, że ona coś tam napisała w mailu, bo czasami też wiecie, nie zawsze trzeba się umawiać na rozmowę. W wielu przypadkach taka właśnie jakiś mail, wiadomość tekstowa jest lepszym rozwiązaniem. Ona do mnie napisała o takim powodzie, którego jest, słuchajcie, kompletnie nie zdawałam sprawy. I jakoś kiedy ja do tego się odniosłam, że tak nie jest, że z mojej perspektywy to wygląda inaczej, to okazało się, że ta nasza relacja właśnie taką przestrzeń, już jesteśmy umówione z dziećmi, więc naprawdę wydaje się, że ta relacja jak najbardziej jest do odbudowania, ale właśnie dzięki takiej szczerości, dzięki temu, że każda z nas po prostu napisała, co było trudne, czego się obawiałyśmy, obie to zostało bardzo uszanowane, z taką troską przyjętą, jakby sprawdzian został bardzo pozytywnie zdany, wówczas każda z nas ma teraz sobie bardzo dużo otwartości, żeby odnowić ten kontakt po latach, więc naprawdę to się bardzo sprawdza, to o czym mówię. I ostatni już punkt. Jeżeli nawet zdecydujemy się zakończyć jakąś relację, bardzo Was zachęcam, żeby się po prostu w jakiś taki sposób godny szacunkiem pożegnać, a więc podziękować za to, co było dobre, powiedzieć w taki po prostu sposób też, co było trudne,
po prostu jakoś tak domknąć. I ja widzę, że naprawdę, że ludzie mają taką ogromną potrzebę domknięcia. Klienci moi bardzo często o tym mówią. Z kolei jak mają niedomknięte relacje i nawet wchodzą w nowe, to gdzieś to cały czas cieniem za nimi chodzi ta niedomknięta relacja. Więc naprawdę myślę sobie, że to jest bardzo dojrzałe, takie domykanie relacji w taki sposób, taki szacunkiem, nawet jeżeli jeszcze mamy różne uczucia, jakieś poczucie krzywdy, bo to jest też normalne, nawet naturalnie się wyciszać te emocje z czasem, ale takie domknięcie naprawdę myślę sobie, że jest bardzo, bardzo ważne. No dobrze. Opowiedziałam Wam niespodziankę, więc teraz zapraszam Was do konkursu, ponieważ dzięki temu, że mam różne kontakty z wydawnictwami, które są, z którymi staram się żyć w dobrych relacjach i no właśnie w relacjach, może też się z wydawnictwem żyć, to mam dla Was bardzo wspaniałą książkę. Nie mam jej niestety fizycznie, żeby Wam pokazać, ponieważ dostałam ją w wersji online. To jest książka Relacje nad przepaścią, jak je naprawiać lub kiedy warto z nich zrezygnować. A więc książka całkowicie w temacie dzisiejszego nagrania, bardzo rozbudowana, bardzo w sposób wielopoziomowy właśnie odnosi się do różnych relacji. Jest bardzo dobrym rozszerzeniem tego właśnie nagrania. A więc jeżeli macie taką relację, którą chcecie naprawdę odbudować, to bardzo Wam polecam tą książkę. I ona właśnie mam, dzięki tej właśnie przyjaźni z wydawnictwem, mam 3 książki dla Was do rozlosowania. Jedyne, co musicie zrobić, to pod tym nagraniem napisać w komentarzu, z kim chcecie naprawić relację i dlaczego to jest dla Was tak ważne. I macie czas do końca, do wtorku, do północy, to jest do 20 kwietnia. Następnie ja skontaktuję się z osobami, które wylosowały książki z prośbą o wysłanie adresu i wówczas wydawnictwo wysłać się do tych osób, wyślę książkę. Tak więc zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie, bo myślę sobie, że książka jest naprawdę wartościowa, a nasze relacje są po prostu ważne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.